Cześć, dzisiaj chciałam poruszyć masz trochę nietypową kwestię, kwestię trochę kontrowersyjną, jaką jest apetyt u jeża. Jak to jest z tym apetytem u jeża? Czy jeżyk powinien mieć w misce karmę przez cały czas, nieograniczony dostęp? Czy powinniśmy mu ograniczać? Czy jeżyki są zwierzakami, które potrafią poskromić swój apetyt i zjeść dokładnie tyle, ile im potrzeba? Czy to jest tak, że możemy im podawać odtłuszczoną karmę w każdej ilości, a tłustą karmę jedynie ograniczać? Już mówię, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o afrykańskie jeże pigmejskie, sprawa wygląda w ten sposób, że niektóre jeże są bardziej aktywne, a inne jeżyki są mniej aktywne. Natomiast każdemu jeżykowi tą dietę należy ograniczać. Nigdy nie podajemy jeżykowi jedzenia na zapas, nigdy jeżyk nie powinien mieć dostępu do jedzenia przez całą dobę. Poza sytuacją, kiedy chodzi o młode jeżyki. Młode jeżyki rosną, młode jeżyki potrzebują więcej energii, także do czasu, w którym skończą 4-5 miesięcy, przy czym jeżyka przede wszystkim należy ważyć. Jego waga jest wyznacznikiem tego, co mu należy podawać, jakie ilości mu należy podawać i tym się kierujemy. Przede wszystkim jeżyka co tydzień ważymy. Prawidłowa waga jeżyka jest na poziomie między 350 a 550 gram. Waga poniżej, jak i waga powyżej tej linii powinna Was zaniepokoić i skłonić do tego, aby wprowadzić zmiany w jeżowej diecie. Jeżeli chodzi o podawanie karmy, jaka ilość jest optymalna? Dla małych jeży, tak jak mówiłam, nie ograniczamy jedzenia, natomiast pamiętamy, aby nawet suche jedzenie codziennie wymieniać. To, czego jeżyk w nocy nie zjadł, rano wyrzucamy i po południu wieczorem wysypujemy nową. Taki mały jeżyk, dobrze, żeby miał w misce dwie łyżki stołowe karmy. Jeżeli natomiast chodzi o jeża dorosłego, dobrze jest generalnie, jeżeli chodzi o karmę, czy to mokrą, czy to suchą, dawać jedną do półtora łyżki i jeża ważyć. Jeżeli wasz jeż jest bardzo aktywny, i dużo kombinuje i waży mało, możecie mu wtedy zwiększać ilość karmy. Natomiast zawsze warto, żeby była to karma odtłuszczona, zapobiegnie to otłuszczaniu się jeżyków. Ta przypadłość bardzo często jeży dotyczy, znaczy zdecydowanej większości jeży. Także tutaj po prostu regularnie jeżyka ważymy raz lub nawet jeżeli macie możliwość, dwa razy w tygodniu i zmniejszamy lub zwiększamy ilość karmy, tak aby jeżyk osiągnął idealną wagę. Jak to jest z podawaniem robaków, z podawaniem owadów? O tyle, o ile podawanie owadów jest ok, tutaj tego nie trzeba ograniczać, one nie są tłuste, tak podawanie robaków, które są tłuste, trzeba ograniczać. Nie jest to zdrowe, jest to taki typowy fast food. Robaki ograniczamy, podajemy 1-2 razy w tygodniu jako smakołek. Jeżeli chodzi o owady, czyli świerszcze, szarańcze, karaczany, tutaj jeżyka nie trzeba ograniczać. Zastanawiacie, ile takiego pokarmu składającego się z owadów jeżyk powinien zjeść na dobę, na jedno posiedzenie wieczorem. Ja osobiście uważam, że jednak szczególnie, jeżeli podajecie po raz pierwszy jeżykowi jakiegoś świerszcza czy inne pokarmy innego owada, którego jeszcze wcześniej nigdy nie jadł, zatrzymajcie się na ilości sztuk 1 następnego dnia. Jeżeli nie zaobserwujecie, żeby owady jeżyka zmieniły się w jakiś niepokojący sposób, podajcie 2, następnego dnia 3. Wielu z Was i bardzo dobrze dla jeżyków stara się wprowadzić te owady do diety lub sprawić, żeby były znaczącą częścią tej diety. Jest to dobrze, jest to zdrowo. Natomiast pamiętajcie, żeby bardziej skupić się na owadach, a nie na robakach, które są tłuste i jeżykom zdecydowanie tak aż nie służą. Jak to jest w przypadku mokrego pokarmu? W przypadku mokrego pokarmu, szczególnie takiego, który gotujecie sami w domu, bardzo trudno jest ocenić jego zawartość białka, tłuszczu w składzie. Tutaj bardzo łatwo jeżykowi zaszkodzić. Absolutnie nie twierdzę, żeby tego jeża nie podawać. Natomiast podawać jako urozmaicenie raz, dwa razy w tygodniu, a jako standard i bazę diety skupić się na tym, aby były to faktycznie owady lub karma o jasnym bilansie, którą ktoś policzył i wiemy, że tutaj skład jest jasny, czyli nie więcej niż 34% białka, nie więcej niż te 18% tłuszczu, ale lepiej mniej, bo dla większości jeży jest to jednak wciąż za dużo. Także pamiętamy, jeżyk nie powinien mieć dostępu do jedzenia przez cały czas, jeżyk nie powinien jeść cały czas, szczególnie niedorosły jeżyk, że ograniczamy, ważymy i tak bilansujemy jeżykowi dietę, aby skład analityczny był zachowany, bo w ten sposób tylko sprawimy, że wątroba jeża i nerki jeża, które są bardzo delikatne i wrażliwe, przetrwają nam wiele lat,
bo niestety w ten sposób można bardzo jeżkowi życie skrócić po prostu, nieświadomie oczywiście i nie z własnych chęci. Natomiast no, najczęściej te organy jako pierwsze jeżykom odmawiają posłuszeństwa i to często skraca jeżyką życie. Także miejcie rękę na pulsie, ważcie swoje jeże, sprawiajcie i starajcie się sprawić tak, żeby wasze jeżyki żyły jak najdłużej w dobrym zdrowiu.